W tym filmie pokażę Wam, jak przekształcić ułamek zwykły w ułamek dziesiętny. To przydatna umiejętność i warto to umieć. Zaczniemy od prostego przykładu. Zapisałam jedną drugą. Chcę przedstawić ten ułamek zwykły jako ułamek dziesiętny. Aby to zrobić, należy podzielić licznik przez mianownik, czyli 1 podzielić przez 2. Zrobimy to sposobem pisemnym. 1 podzielimy przez 2. Pewnie zastanawiasz się, jak to zrobić. Pokażę Ci taką sztuczkę. Zamiast 1 możesz napisać, że to jest 1,0, prawda? Bo 1 to faktycznie 1,0. Nieważne, ile po przecinku 0 dopiszesz, no ale to będzie 1. Teraz zamiast jedynki będziemy dzielić dziesiątkę. 10 podzielić na 2 już potrafimy, to jest 5. 5 razy 2 to 10. Odejmujemy i dostajemy 0. Koniec. Ale co z tym dopisanym zerem? Trzeba pamiętać, że w wyniku wpisujemy zawsze przecinek nad przecinkiem. Czyli jeżeli tutaj masz przecinek, to w wyniku ten przecinek też się musi pojawić. W Polsce przed przecinkiem też piszemy 0, czyli to będzie 0,5. Ma to sens, bo pewnie wiesz, że 1 druga to 5 dziesiątych, prawda? Jak dopisujesz przecinek i jakieś 0 po przecinku, to pamiętaj, że ten przecinek też znajdzie się w wyniku. To ważna sprawa. Zróbmy kolejny przykład. 1/3. 1/3. Czyli musimy podzielić 1 przez 3. To pewnie wiesz. No to robimy tak samo. 1,0 wpiszemy sobie. Zostawię trochę miejsca, bo może trzeba będzie jakieś 0 dopisać. Jeszcze tego nie wiem. I dzielimy. 10 dzielimy na 3. 10 na 3 to jest 3. 3 razy 3 to 9. Odejmuję. 10 odejmuję. 9 to 1. Nie skończyłam dzielenia. Mam nadal tutaj jedynkę, więc dopiszę sobie jeszcze jedno 0, które tutaj mi właśnie spadnie. Przypominam, że tych 0 po przecinku możesz dopisać tyle, ile potrzebujesz. 10 podzielić na 3 to 3. 3 razy 3 to 9. Odejmuję. Znowu dostaję 1. Mogę dopisać jeszcze jedno 0, ale zobacz, co się dzieje. Cały czas 10 będę dzieliła na 3. Czyli tutaj będzie mnóstwo tych trójek. Jaki będzie wynik? Przypominam, że przecinek wpisujemy nad przecinkiem i przed przecinkiem wpiszemy sobie 0, bo było 0 całości, prawda? Zatem wynik to 0,3333. 0,3333 i tak dalej. Trójka idzie w nieskończoność. Taki ułamek nazywamy ułamkiem okresowym. Możemy zapisać tą trójkę w nawiasie, co będzie znaczyć, że ta trójka pojawia się w nieskończoność. Zróbmy teraz trudniejszy przykład. Możesz spróbować zrobić to ze mną na kartce. Przećwiczysz sobie wtedy, dajmy na to 17 dziewiątych. Taki ułamek zwykły, 17 dziewiątych. To ułamek niewłaściwy, czyli większy od 1. Aby podać go w ułamku dziesiętnym, musimy podzielić 17 przez 9. Prosta sprawa, prawda? No to robimy takim poprzednim sposobem. 17 podzielić przez 9. Zwróć uwagę, że ja specjalnie piszę troszkę dalej to podzielić na 9, bo tutaj możliwe, że będę musiała sobie po przecinku te zera dopisać. Ale zacznijmy od początku. 17 podzielić na 9. Da się. 17 podzielić na 9 to jest 1. 1 razy 9 to 9. Odejmuję. Dostaję 8. Przydałoby się teraz dopisać coś po przecinku, żebyśmy mogli dalej dzielić. Czyli piszę sobie kilka zer po przecinku. Pamiętaj, jeżeli piszę przecinek, to ten przecinek też musi się znaleźć tutaj na górze. Warto to zrobić od razu, żeby potem nie zapomnieć. Spada mi 0. 80. 80 podzielić na 9. Ile razy się dziewiątka zmieści w tej liczbie? W 80? Zmieści się 8 razy. 8 razy 9 to 72. Znasz tabliczkę mnożenia, nie ma problemu. 8. Spada kolejne 0. Tak, taki sam przykład. 80 na 9 to znowu 8. 8 razy 9, 72. I zobacz, co się dzieje. Tak samo jak w poprzednim przykładzie. Znowu moglibyśmy spisać 0 i liczyć dalej. Czyli tych ósemek po przecinku będzie nieskończenie wiele. Znowu mamy ułamek okresowy. Czyli 17 dziewiątych to jest 1,888.
8, tak, w nieskończoność idą te ósemki. Czyli mamy ułamek okresowy. 1 i 8 dziesiątych w okresie. Ten nawias oznacza, że ósemka będzie nam się pojawiała w nieskończoność. Ostatni przykład. 17 dziewięćdziesiątych trzecich. Może zatrzymasz teraz film i spróbujesz sam. Ja zaraz rozwiążę ten przykład, a sprawdzisz się. 17 podzielić na 93. No to dzielimy. 17 dzielimy na 93. 17 na 93 się nie podzieli, więc od razu sobie zapiszę przecinek i kilka zer wpiszę. Ten przecinek, pamiętaj, od razu można sobie tutaj na górze wpisać, a przed przecinkiem 0. Nieważne, czy zrobisz to na początku, czy na końcu, ale pamiętaj, ten przecinek musi tutaj być. Przecinek nad przecinkiem. OK. I robimy. 170 dzielimy na 93. Zmieści się jeden raz. 1 razy 93 to 93. 170 odjąć 93 to 77. 77. Wpisujemy 0 kolejne. 770. Ile razy 93 zmieści się w 770? Tu już trzeba oszacować. Zmieści się 8 razy. 8. 8 razy 93. Przesunę trochę tablicę. 8 razy 93. Można to policzyć sobie na boku. 93 razy 8. Przypominamy mnożenie pisemne. 8 razy 3 to 24. 2 w pamięci. 9 razy 8 72. I 2 były w pamięci 74, czyli to jest 744. Dobrze oszacowałam. Czyli 93 mieści się 8 razy w 770. Odejmuję. To jest 26. Mogłabym dopisać znowu kolejne 0. I liczyć dalej. Mogłabym tak liczyć dalej, ale zazwyczaj wystarczy nam już taki wynik podany do 2-3 miejsc po przecinku. No to policzmy jeszcze do tego trzeciego miejsca po przecinku, jeśli powiedziałam, że do 3 się zazwyczaj podaje. 260 na 93 zmieści się 2 razy. 2 razy 93 to 186. Odejmujemy. To jest 74. No i znowu moglibyśmy dopisać kolejne 0, spisać i tak dalej, i tak dalej. Czyli wynik to jest 0,182 tysięczne i tam dalej coś mamy. Ale ponieważ to jest ułamek, czyli liczba wymierna, to my wiemy, że liczba wymierna ma rozwinięcie dziesiętne, czyli w ułamku dziesiętnym jest albo skończona, albo okresowa. Czyli jeżeli ten ułamek się nie kończy, to pewnie gdzieś jest okresowy. Pokażę Ci to na kalkulatorze. Podzielimy sobie 17 na 93 na kalkulatorze. Dostaniemy takie długie rozwinięcie dziesiętne, ale jeśli się dobrze przyjrzysz, to zobaczysz, że powtarza się 15 pierwszych cyfr. Zobacz, do tego miejsca powtarzają się te cyfry. Czyli tak naprawdę jest to ułamek okresowy. Czyli te 15 cyfr, jakbyśmy policzyli, to potem zaczyna się wszystko powtarzać. Widzisz, tutaj widzimy dwa razy powtórzoną taką samą serię 15 liczb. Zatem jest to ułamek nieskończony, ale okresowy. Moglibyśmy również zaokrąglić ten ułamek do pewnego miejsca po przecinku. Na przykład, jeśli miałbyś potrzebę zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku, to już wiedziałbyś, że do drugiego miejsca po przecinku to będzie 0,18. Jeśli miałbyś zaokrąglić do trzeciego miejsca po przecinku, to warto wiedzieć, co jest na czwartym miejscu. Kalkulator nam odpowie. Na czwartym miejscu jest siódemka. Zatem zaokrąglilibyśmy to jako 0,183. Zaokrąglilibyśmy jako 0,183. Wiesz teraz, jak zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne? Poćwicz na stronie Khan Academy.